pytanie z Bogiem czy bez Boga, to jest w historii myśli politycznej jedno z podstawowych pytań dotyczących ustroju politycznego. I to pytania, którego można, nie można pominąć. Znaczy można udawać, że taki dylemat nie istnieje, ale wówczas tak czy inaczej dokonamy jakiegoś wyboru. Ja myślę, że to jest w ogóle jedno z najciekawszych zagadnień i ustrojowych po prostu i filozoficznych, bo to jest pytanie o religijne fundamenty polityczności, ale też o absolutne fundamenty porządku prawnego, obyczaju, moralności publicznej. Także ja jestem przekonany, że to jest jedno z najważniejszych tematów dla kogoś, kto chce się zajmować poważnie polityką i filozofią polityczną i że można wyjść poza taki wzorzec, który podsunął nam wstęp do naszej konstytucji, który ma pewne podobieństwo do tej frazy z Transatlantyku Gombrowicza, że jest i z Bogiem, i bez Boga, i dla tych, którzy szanują, i dla tych, którzy nie szanują. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, tam jest taki bohater, pyta się kogoś, czy ma pójść do poselstwa i powiadają mu, że może pójść do poselstwa, albo nie pójść do poselstwa, jak pójdzie do poselstwa, albo nie pójdzie do poselstwa, to wtedy kogoś zapyta, albo nie zapyta. No więc ja mam wrażenie, że jest jakiś rodzaj takiej niedobrej zachowawczości w tej chwalonej za kompromisowy charakter polskiej konstytucji i że warto byłoby tę sprawę przemyśleć poważnie i nie korzystać z uników, ale znaleźć rozwiązanie, które będzie wyrażało pewną intuicję suwerena, ale też będzie ściśle wiązało się z polską tradycją. Także to stanowisko, które bym chciał w takim sporze prezentować, jakie jest państwo?